co zamierzacie dziś pograć? Dajcie znać w komentarzu, a ja zapraszam was na dzisiejszego Flesza. That is what the Sith believe. Czekacie jeszcze na remake Kotora? Jeśli tak, to na pewno ucieszy was wiadomość, że prace nad grą przebiegają w dobrym tempie. Tak przynajmniej twierdzi Matthew Kark, prezes firmy Saber Interactive w wywiadzie udzielonym serwisowi IGN. To dobry news, szczególnie po tym, jak w ubiegłym roku pojawiały się nie pierwsze już pogłoski o przerwaniu prac nad tym projektem. Wciąż trzymam kciuki i wierzę, że w twórcach tych moc silna jest. YouTuber Ross Scott zorganizował kampanię o wiele mówiącej nazwie Przestańcie niszczyć gry. Internetowy twórca wszczął realne działania, w skład których wchodzi m.in. uruchomienie petycji do rządu Wielkiej Brytanii, a wkrótce i innych krajów Unii Europejskiej, przeciwko praktykom stosowanym podczas projektowania gier usług. Nie dziwi, że YouTuber może pochwalić się powszechnym wsparciem swojej inicjatywy przez graczy. Nightmare Kart z garażu wyjedzie niebawem. Darmowa produkcja, która pierwotnie nazywać miała się Bloodborne Kart, ale została storpedowana przez prawników Sony, pojawi się na Steamie oraz Itch.io już 31 maja. Przygotujcie się na ucztę dla miłośników ścigałek i fanów mrocznego klimatu. Na graczy czekać będzie aż 16 tras oraz nie 12, jak pierwotnie zakładano, a 20 kierowców. Okay, new kid, we have all new rules this time. Miasteczko South Park zostało zasypane i jako nowy dzieciak na dzielni musisz je znowu uratować. Koopowy roguelite z doskonale znanymi postaciami pokroju Cartmana, Kyla, Stana i Kenny'ego jest już dostępny na PlayStation, Xboxach, Switchu i PC-cie. Developer Hedy Hady udostępnił darmową aplikację ZAL, która pozwala monitorować wasz komputer z poziomu ekranu smartfona lub tabletu. Aplikację wystarczy pobrać na komputer oraz urządzenie mobilne, a następnie zalogować się do ZAL na komputerze i dodatkowym sprzęcie. Dzięki temu możecie w prosty sposób podejrzeć liczbę klatek na sekundę, temperatury procesora i karty graficznej, czy obciążenie pamięci lub CPU. Gracze Helldivers 2 ledwo co pogodzili się z istnieniem fruwających terminidów, a już muszą mierzyć się z latającymi siłami automatów, które potrafią wykrywać i oznaczać pozycje żołnierzy ludzkości. Na szczęście obrońcy demokracji mogą liczyć na broń przeciwpowietrzną. W grze po stronie wroga pojawią się też maszyny kroczące, przypominające potężne AT-AT-y z Gwiezdnych Wojen. Dzieje się, oj, dzieje się! A na koniec informacja od twórców Dead Cells. Studio Motion Twin opublikowało dziś nowy trailer z gry Windblown, która ma zadebiutować we wczesnym dostępie jeszcze w 2024 roku. To szybki, roguelite'owy akcyjniak z elementami koopa i piękną, kolorową oprawą graficzną. Tytuł ten możecie już zapisywać na swoich steamowych listach życzeń. Tyle na dziś. Dziękuję wam ślicznie, życzę miłej gry i do zobaczenia w nieodległej przyszłości.